dzisiaj znajdujemy się, proszę Państwa, w hotelu Focus. To jest taka chyba nowa miejscówka, bo do tej pory Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej Anti-Aging bardziej w centrum lokowało swoje wydarzenia. Natomiast dokonaliśmy takiej w tej chwili małej rewolucji. Jesteśmy w nowym hotelu, dwuletnim hotelu Focus i dzisiejszy dzień poświęcony jest biostymulacji. Ciekawe wykłady. Mamy też fajnych, ciekawych sponsorów, także mamy 4 sesje sponsorowane. W tej chwili mamy duże możliwości, żeby się uczyć, poznawać różne zagadnienia medyczne, poznawać wykładowców. Natomiast wydaje się, że ta formuła, którą w tej chwili zaprezentowaliśmy, która zresztą funkcjonuje od zeszłego roku, czyli formuła nieco monotematyczna, poświęcona jednemu zagadnieniu, bardzo się sprawdza. Wywołuje duże zainteresowanie, pozwala się skupić bardzo na precyzyjnych zagadnieniach i to działa. Frekwencja wydaje się, że dopisała, bo to w dzisiejszych czasach każdy organizator boi się o frekwencję, więc grypa żołądkowa parę osób powaliła, ale można uznać, że frekwencję mamy. No i zapowiada się ciekawie. Jesteśmy w przerwie kawowej, stąd za mną dużo ludzi w tej chwili sobie rozmawia. W dobie rzeczywiście ogromnych ilości konferencji, kongresów, które są wielotematyczne, no, to chyba się obroni i wywołuje duże zainteresowanie, stąd duża liczba uczestników, zainteresowanie. Cieszymy się bardzo, na pewno będziemy to kontynuować. Tym razem mamy mowę o biostymulatorach, które są bardzo modne, pożyteczne, oczywiście przeżywają swój złoty okres. Pewnie za jakiś czas coś będzie, co znowu będzie bardziej poszukiwane i wywoła zainteresowanie, ale obecnie myślę, że temu warto poświęcić czas. Jest to pierwsza nasza konferencja w tym roku. Będzie na jesieni jeszcze druga. Tak jak obiecaliśmy po wyborach, że co roku mamy 2 dodatkowe konferencje i kongres, a który już mogę zaprosić. Będzie tam na pewno ciekawa sesja prawna. Formuła kongresu jest tak sprawdzona i tak dobrze opracowana, że jeśli Państwo znacie poprzednie kongresy, to na pewno wszyscy będą zadowoleni, wyniosą z tego bardzo dużo pożytku, wiedzy.